Globalne wyzwania dnia dzisiejszego i jutra to tematyka szwajcarsko-kanadyjskiego programu Edukacja oknem na świat. Już trzecią edycję w Polsce, tym razem w Warszawie, realizuje Fundacja The Bridge. Intelektualny ping-pong z młodzieżą i kampanie społeczne na rzecz dobra wspólnego to w skrócie metodologia programu. Do studentów tegorocznej edycji słowa skierował premier Kanady Justin Trudeau. I know you're the leaders of today. No matter your age or where you're from, you have the power to affect change right now. Młodzież otrzymała też list z Genewy od dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Michaela Mollera. Greetings from the United Nations office at Geneva. The challenges we are facing are multiple and interconnected, and so should be the solutions. W programie bierze udział 350 wyróżniających się licealistów. Partnerem goszczącym jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zrozumienie przez młodzież tematyki globalnych wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych daje im szansę na bycie aktorami w ich adresowaniu. Zdobyta wiedza jest dla nich cennym aktywem. Prymat długiej perspektywy oraz globalna edukacja angażująca umysł i emocje. To ABC programu Edukacja oknem na świat. Komunikacja kierowana do młodego pokolenia powinna spełniać trzy fundamentalne warunki. Po pierwsze, musi być bardzo szczera. Drugi warunek to atrakcyjność. I trzeci warunek, jaki widzę, to jest użycie nowoczesnych technologii. Jesteśmy partnerem już trzeciej edycji programu. Multimedia to doskonałe narzędzie wspierające edukację. Na świecie żyje około 2 miliarda młodych ludzi. Wśród nich liderzy i przywódcy jutra. Chcemy uczestniczyć w globalnych wyzwaniach wymagających globalnych odpowiedzi. To one kształtują naszą przyszłość. Program Edukacja oknem na świat daje studentom spojrzenie z helikoptera na to, co ich otacza. Po prostu tłumaczy im świat. Świat jest misterną siecią naczyń połączonych. Zrozumienie jego istoty przez młodzież wymaga trzech głównych elementów, aby holistycznie ująć: współpracy, działania i chęci, reszta w rękach młodych. Kluczem w kształtowaniu postaw młodego pokolenia jest właściwa, wnikliwa edukacja. We work with public, private and international schools to create a dynamic and multicultural setting that promotes exploration, exchange and learning.